Cześć, przyjechaliśmy dzisiaj do Holandii, do Keukenhof na wystawę tulipanów. Jest tutaj 7 milionów kwiatów, jest tego wszędzie, pachnie także masakra. To jest na 32 hektarach chyba rozłożony ten właśnie ogród. Jest tutaj dużo takich właśnie miejsc instagramowych, że można sobie fotkę zrobić. Ogólnie to wybraliśmy się tutaj z biurem podróży Oskar autokarem, bo niestety loty były strasznie drogie, a to się wydawało taką rozsądną opcją. Za dwie osoby, za nas dwóch zapłaciłam 1180 zł, ale do tego trzeba liczyć, że 50 euro trzeba zapłacić dodatkowo od osoby pani przewodnik za wstęp tutaj i później za przewodnika po Amsterdamie. Więc nie wiem, czy dużo, czy mało, no dla nas to była okej cena. No, a jeśli wam się podobają takie wycieczki, to możecie zostawić subskrypcję na naszym kanale. I lajka. No, i komcia. Na terenie ogrodu dostajecie darmowe matki. Tak wygląda. I sobie zwiedzacie. Bilet indywidualny kosztuje 19 euro, jeśli ktoś by chciał przyjechać tutaj na własną rękę. Jeszcze niedawno to pole było całe czerwone z tulipanów, ale niestety już przekwitły. Tyle kwiatków i tutaj kwiatuszek idzie najładniejszy. Możecie tutaj kupić bardzo dużo pamiątek, ale pani przewodnik mówiła, że w Amsterdamie będzie dużo, dużo taniej. I tutaj nigdzie nie zapłacimy gotówką, tylko wszędzie kartą. Jeśli chcesz odwiedzić to miejsce, to musisz mieć na uwadze, że jest ten ogród otwarty tylko 2 miesiące w roku, od połowy marca do połowy maja. Oprócz kwiatów znajdziemy tutaj też zwierzątka. Na terenie ogrodu jest wiele miejsc, gdzie można coś przekąsić. Koszt takich płytek belgijskich to 5 euro za jedno. Fajna miejscowa na wypięcie czapki. W godzinach popołudniowych już naprawdę robi się tłok, więc akurat już się zwijamy i pędzimy do Amsterdamu. Teraz idziemy na rejs statkiem po kanałach amsterdamskich. Większość domów w Amsterdamie jest po prostu krzywych, bo Amsterdam został zbudowany na palach i po prostu pod wpływem wody te pale się nieraz przekrzywiają i te domy też się chwieją. Byliśmy właśnie na przejażdżce łódką po kanałach. A teraz będziemy mieli takie spacery z przewodnikiem, godzinę, poopowiada
jakieś ciekawostki. I potem mam czas wolny dla siebie, więc pokażemy wam Amsterdam. A ja muszę wszystko nosić. Idziemy sobie, mamy słuchaweczki. Jesteśmy turyści prawdziwi. Tutaj pani mówi, że rowerzyści tutaj mają zawsze pierwszeństwo, więc trzeba na nich uważać. No i znajdą się też miejsca, gdzie sobie jointa nie zapalisz. Naprzeciwko mamy tak zwane tańczące domy, najbardziej krzywe domy w Amsterdamie. Koszt magnesu w samym centrum Amsterdamu to 1,50 euro. Wiele tańsze niż na tym festiwalu tulipanów, bo to chyba są dwa albo trzy razy tańsze. To wszystkie sadzonki, cebulki, więc jakbyście byli tutaj, to zapraszamy do centrum Amsterdamu i tu jest o wiele, wiele taniej. Będąc w Holandii, nie można obojętnie przejść koło coffee shopu. My nikogo nie zachęcamy do tego typu rzeczy, ale chcieliśmy spróbować, więc czemu by nie? Ogólnie to nawet nie palę papierosów, w ogóle w życiu nie paliłem, ale być w Amsterdamie i legalnie te zioła nie zapalić. To jak być w Rzymie i nie zobaczyć Koloseum. Jesteśmy na ulicy Czerwonych Latarni, ale żadnej pani nie ma w okienku. Nie było co oglądać. Nie było co oglądać. Takie ciekawostki można tutaj zobaczyć. Bardzo tolerancyjni ludzie. Tutaj znajdujemy się na placu Dam, na którym mieści się Muzeum Figur Woskowych, Pałac Królewski oraz tam w oddali kościół. I na koniec centralny dworzec w Amsterdamie. Pogoda się zepsuła troszkę, ale nam to nie przeszkadza, bo my już właśnie wracamy do domu. Ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że bardzo fajna jest ta wycieczka z tym biurem, ponieważ jakby można to podzielić na takie trzy części. Pierwsza to jest ogród, który zwiedzamy sobie sami na własną rękę. Jest mapka, wszystko sobie można fajnie zobaczyć. Druga to jest rejs po kanałach i godzinny obchód miasta z panią przewodnik, która mówi najważniejsze informacje i ciekawostki. I trzecia część to jest zwiedzanie na własną rękę, czas wolny, który właściwie nawet 4,5 godziny mieliśmy na to, więc jeszcze sobie wszystko sami obeszliśmy. Zobaczyliśmy sobie też czerwoną dzielnicę, bo niestety, ale przewodnicy nie mogą tam oprowadzać. Więc trzeba to sobie ogarnąć na własną rękę. Ale ogólnie nam się bardzo podobało, bo w sumie z przewodnikiem zawsze się człowiek czegoś więcej dowie. I na koniec przedstawię wam koszty całej wycieczki od osoby. W komentarzach możecie dać znać, czy według was to dużo, czy nie. Dzięki i pozdrawiamy.